mnie słyszysz najłaskawsza, czy jesteś, powiedz mi, czy w dobroci swej wysłuchasz, co w mym sercu tkwi. Może myślisz, ty dędzarko, jak do mnie mówić śmiesz. Widzę twoją twarz i myślę, że nędzarką byłaś też. Boże, nędzarzu, chleb co dzień daj. Daj tkwiącym w piekle, po śmierci choć raz. Zbawi ich kto? O nic nie proszę, któż o to dba, gdy wokół tak wielu biedniejszych niż ja. Zbawi ich kto? Czemu jednych tak obdarzasz, dla drugich nie masz nic? W tych nielicznych zaś wybrańcach strach budzi widok nieszczęsnych ludzi. Tym, którzy są na dnie, nadzieję daj, bo gdy ty zawiedziesz, to zbawi ich kto? Będę bronić cię, to
drąg. Pierwotny łowco białych wąg, namiętny przewidzielu mnie. Przebiegły za truwaczą rzek, pasterzu medalowych stad. Tyś asfaltowych ścieżek pan, ty możesz gestem słabych rąk zapalić atomowy stos. Otwórz serce, chociaż był wyjątek. Młoda pani w pierwszym rzędzie wszystko miała za nic, nawet to, że śpiewak śpiewał tylko dla tej pani. I gdy rozum tracił dla niej, śmiała się i klaskała. W drugim akcie śpiewak śpiewał znacznie już rozważniej. Młoda pani była jednak ciągle niepoważna, aż do chwili, kiedy nagle wśród pokazu padły słowa: nie do kasu mi, miła, nie do kasu mi, przecież nie jest ciebie znowu licząc. Nie od razu, miła, nie od razu, nie od razu z tą szansą na powrót. Nie do kasu mi, miła, nie do kasu mi, przecież nie jest ciebie znowu licząc. Nie od razu, miła, nie od razu, nie od razu z tą szansą na powrót.
kantelu. Nie pamiętam. Były tam obrazy wielkie, płótna kolorowe, z nieskromnymi kobietami, szkice nastrojowe. Całe szczęście, że naturą martwą jednak były. Jeszcze.
Może wreszcie przyjdzie szczęście, może wreszcie to ten. Może w końcu po raz pierwszy miłość nie minie mnie. On przytuli mnie. Już nie będzie źle. Teraz starczą, a nie na jak poprzednich marnych razy dwa. Nikt nie kocha słabych graczy, więc nikt nie kocha mnie. Tylko spokój, tylko szczęście, tylko tego dziś chcę. Tym razem szczęście się uśmiecha, coś zaczyna się dziać. To się musi w końcu zdarzyć, może dziś wygram ja. Zanim wybierzesz jedną z dróg, zanim miłości spełnisz cud, nim nienawiści poznasz smak, o której nocą szepcze wiatr. Zanim cię wciągnie życia stres, nowe problemy, nowy wiek, opowiem ci o jednej z dróg, po której kiedyś ktoś już szedł. Czasów są wśród nas. Nastrój do wszystkiego trzeba mieć. Nastrój wiatru czasem musisz chwycić się. Krokiem krok taka trasa, okno drzwi wciąż. Kąta w kąt, taki sposób na złą myśl. Nie, pierwszy raz, kiedy sen przypomniał cię. Nie, what?
gdy wtulam twarz. Gra muzyka z tamtych lat i znów słyszę głos. Siedem mostów, siedem bram, tak po prostu stajesz tam i strach zostawi mnie. Gdzie jest to?
bawi mnie ogień, trawi mnie ogień w tobie, rozdziera mnie twój krzyk, kształt w śmianym blasku tonie, umiera nikt. Ty nie jesteś, ty zwykle bywasz, nad wrażliwą sną wkładasz w podranie, ty we włosach masz niecierpliwość, skórę skrajnie utkaną wola. Często czasu brak, tak, też mi często.
nocy też mam zajęte. Przeważnie śniam, że myśli tu, myśli te, myśli przeklęte. Jestem myślącą kobietą i sypiać się muszę czasami. A czasem to znowu, wie pan, przyniesie skąd dziś salami. I noc mi zarwie ten szczepan. Szczepan to jakby niby nikt. Od posiedział, zarwał, znikł więc. Ja dla pana czasu nie mam, skąd bym miała brać ten czas, co ucieka i tak trudno go okiem znać. Thank you.
ganga z niejednym panem stąd. Ile czy pan, co do mnie miał plan, czym ja szybciej zbiegałam mu, bo moje serce to jest muzyk, który wziął orkiestry, bo nie z każdym lubi grać. Żaden mu maestro nie potrafi nagrywać. Moje serce to jest muzyk improwizujący, co ma własny styl. Ale przecież już tam, gdzie jeść nas miał. Nim XX wiek, jak zapałka zgasł. W Monte Carlo już nie było nas. Oh!
na ulicę był tłum, gdy zacząłeś się wściekać o chleb. Powiedziałam mu cóż, w końcu w życiu jest każdy ten cel. Uderzyłeś mnie w twarz, gdy rozpalił się ten mig zgarł. Myślałam, Boże Święty, to chyba tylko sen. Przez głupie twe maniery wszystko straciło sens. Dzień podobny do dnia, rano, praca, wieczorem do dna. Nauczyłam się żyć, tak by piękny wydawał się świat. Budziłam się, a wtedy widziałam twoją twarz. Niepokojąco szczery mówiłeś, mamy czas. Złoży swe.
Który dzisiaj brał udział w zmaganiach festiwalowych. Ja po konsultacjach z jury już wiem, że potrzebuje jury 30 minut po to, żeby w spokoju ocenić trzy kategorie wiekowe w sumie, bo z przecieków wiem, że pierwsze dwie już zostały ocenione w przerwie obiadowej. Dlatego zapraszam Państwa serdecznie na półgodzinną przerwę i oczywiście spotykamy się za równe 30 minut. Tu wszyscy uczestnicy otrzymają wówczas dyplomy za udział oraz nastąpi koncert laureatów i wręczenie nagród. Za chwilę. Korzystając z tego momentu, że jestem przy mikrofonie, chcę serdecznie powitać gości. Otóż zacznę od pana, który reprezentuje urząd i udzielił nam honorowego patronatu. Serdecznie witam starostę powiatu lubelskiego, pana Pawła Pikulę. Oprócz tego sponsoruje naszą dzisiejszą uroczystość, więc część tych nagród, które za chwilę powędrują do laureatów, są również od starostwa powiatu lubelskiego. Za to serdecznie panu starostwu dziękuję. Miałam w poprzedniej okazji powitać również pana wójta gminy Jana Andrzeja Dąbrowskiego, którego w tej chwili serdecznie witam. Kolejnego pana, popatrzcie jak nam obrodziło mężczyznami, wieloletniego przewodniczącego Rady Gminy Strzyżewice, w tym momencie prezesa klubu GLKS Pompiotrowice i wielkiego przyjaciela naszego Centrum Kultury, pana Bolesława Barana. Chciałbym powiedzieć jeszcze
słowo o sponsorach. Pierwszego wymieniłam, pierwszą instytucję. Oprócz tego sponsorem dzisiejszego festiwalu jest oczywiście Urząd Gminy Strzyżewice. Oprócz... Brawa, tak? Oprócz tego otrzymaliśmy nagrodę od sponsora prywatnego. Jest to firma Muzyk, mieszcząca się w Lublinie na ulicy Cyruliczej, za którą serdecznie również dziękujemy sponsorowi. Szanowni Państwo, mamy podwójnego sponsora, znaczy podwójnej roli sponsora, który wydrukował nam poligrafię na dzisiejszy festiwal i zasiadł w jury. Kocha muzykę całym sercem. Dziękujemy Panie Tomaszu Orpiszewski. Mam nadzieję, że w następnym roku tych sponsorów będzie, lista będzie dużo dłuższa. Na ten rok nam wystarczyło już. Wszystkim sponsorom serdecznie, serdecznie dziękuję. Państwu dziękuję, że zechcieliście przyjechać do nas i żeby nie przedłużać, poproszę przewodniczącą jury, panią Zofię Bernatowicz, nie zapomniałam, panią Zofię Bernatowicz, która odczyta nam protokół jury. Brawa dla jury. Podziękować organizatorom tej wspaniałej imprezy, bowiem dzięki takim osobom, które działają w tym kierunku, piosenka na najwyższym poziomie ma szansę się rozwijać na Lubelszczyźnie, a wydaje się, że jest to region, który obfituje talenty. Dziękujemy serdecznie. Mam przyjemność odczytać protokół z przesłuchań Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej Piotrowice 24 marca 2007. Jury w składzie pan Tomasz Orkiszewski, pan Bernatowicz. Po wysłuchaniu 30 solistów i 3 zespołów postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia. W kategorii najmłodszych wykonawców wyróżnienie otrzymuje Klaudia Neyman. Trzecie miejsce Agata Wysokińska. Drugiego miejsca nie przyznano, natomiast pierwsze miejsce zajęła Milena Majewska. Od 11 do 13 lat wyróżnienie otrzymują Bartek Kawałek, Agnieszka Koksanowicz, Karol Drost. Trzecie miejsce zajęła Paulina Lewczuk. Otrzymuje Magdalena Ślusarz i pierwsze miejsce Katarzyna Kawałek. W kategorii od 14 do 16 roku życia wyróżnienie otrzymuje Sylwia Wąsik za wykonanie piosenki Boję się. Egzekwo otrzymują 2 osoby. Paulina Majewska i Paulina Wójtowicz. Drugie miejsce zajęła Klementyna Cybulska. A pierwsze miejsce Agata Żelazowska.
lat drugie miejsce zajęła Agata Kawałek. Pierwsze miejsce Katarzyna Fila. W kategorii zespoły trzecie miejsce zajmuje zespół Ósemka. Drugie miejsce zespół Kropeczki. I pierwsze miejsce zespół Bez Reszty. Specjalną nagrodę Grand Prix Festiwalu dla Agnieszki Kasprzak. W imieniu jury podziękować wszystkim dzieciom oraz wszystkim instruktorom, którzy wkładają tyle serca w to, żeby ta piosenka brzmiała tak pięknie, jak brzmiała dzisiaj. Dziękuję serdecznie. Dziękujemy ślicznie Pani Przewodniczącej jury. Ja w tej chwili poproszę o przygotowanie się do koncertu laureatów. W koncercie laureatów biorą udział, prezentują się nam miejsca trzecie, drugie, pierwsze z każdej kategorii. Bardzo proszę, zaczynamy od najmłodszej kategorii i po zaśpiewaniu piosenki zostaniecie nagrodzeni tuż po zaśpiewaniu piosenki, więc bardzo proszę, żebyście nie uciekali nam tu daleko, tylko poczekali jedną piosenkę. Moja sugestia była taka, żeby to była lubelska piosenka, ale nie chcę was zmuszać, bo to było dla was rzecz trudna, ponieważ narzucona. To, co obowiązkowe, nie zawsze jest kochane, dlatego chcielibyśmy, żebyście czuli się tu bardzo dobrze, żebyście byli dobrze odbierani, dlatego to już w gestii instruktora i wokalisty, którą bądź zespołu, którą piosenkę zaśpiewacie. Zapraszam pierwszą kategorię wiekową. Ja nie mam podglądu w tej chwili. Troski.
słońca. Figle, 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 co ty? Każdy ma na nie ochotę. Rozśmiesz mamę, rozśmiesz tatę z siostrą, albo z bratem. Rozśmiesz mamę, tatę z siostrą, albo z bratem. Czy w mym domu mieszka duch? Czy to jakiś potwór zuch? Figle, 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 psoty, każdy ma na nie ochotę. Rozśmiesz mamę, rozśmiesz tatę z siostrą, albo z bratem. Rozśmiesz mamę, rozśmiesz tatę z siostrą, albo z bratem. Paulinę Lewczu, zdobywczynię trzeciego miejsca w kategorii. Minął dzień, skrył się w blasku lat. Nocy chłód pełznie z rocznych bram, tak blisko, jakby chciał ciepło zabrać całe nam. Tuląc się, jak bezdomny szary cień, iskry gwiazd zwydarzy. Księżyc padł
zapraszam teraz Magdalenę Ślusarz. Magda zdobyła drugie miejsce. Ponieważ dziewczyny muszą już jechać, a i jeden chłopak.